Witam, jestem korepetytorem przedmiotów ekonomicznych, mam na imię Alicja i dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak można porównać w zadaniu z finansów, który z rachunków jest bardziej atrakcyjny dla osoby, która chce założyć rachunek. I teraz treść zadania brzmi tak. Bank zaproponował przedsiębiorstwu dwa rachunki. Pierwszy oprocentowany 4,1%, oczywiście w skali roku, gdzie odsetki są wypłacane co pół roku, lub drugi oprocentowany 4% z kapitalizacją kwartalną. Pytanie brzmi, które rozwiązanie jest dla przedsiębiorstwa bardziej opłacalne? Dobrze, trzeba na pewno w takim zadaniu zauważyć, że mamy do czynienia z kapitalizacją, czyli tak zwanymi odsetkami składanymi, to znaczy, że jakby to oprocentowanie nie jest naliczane tylko raz w roku na sam koniec, tylko czasem i częściej. Na przykład jest powiedziane, odsetki są wypłacane co pół roku, czyli kwota, która jest zebrana po pół roku, jest kapitalizowana, czyli naliczane są do niej odsetki, które doliczane są do kwoty podstawowej i cała ta kwota podstawowa plus odsetki po pół roku stanowi nową bazę na naliczanie odsetek na drugie półrocze. I faktycznie kapitalizacja daje to, że odsetki na koniec tego okresu rocznego na pewno zebrane będą większe niż w przypadku braku kapitalizacji. No i prosta jest zasada, im więcej jest okresów kapitalizacji w ciągu roku, tym zebrany kapitał końcowy jest większy. I teraz w tym konkretnym zadaniu jeden rachunek ma niby kapitalizację co pół roku, trochę gorzej niż kapitalizacja kwartalna, ale oprocentowanie jest zbliżone, lekko nawet korzystniejsze, czy bardziej korzystne, bo tu mamy 4% przy kwartalnej, a tam 4,1 przy kapitalizacji niby troszeczkę gorszej, bo co pół roku. Ok, i teraz, żeby móc w ogóle porównać, który z rachunków jest korzystnie, bardziej korzystny, trzeba porównać te dwa oprocentowania, ale z uwzględnieniem częstotliwości naliczania tych odsetek. I teraz, żeby dowiedzieć się, który rachunek lepszy, trzeba policzyć konkretnie stopę efektywną. Oczywiście definicja jest tutaj powiedziana, jest napisane, jak ją można rozumieć, że to jest po prostu o ile faktycznie w procent zwiększy się kapitał w ciągu jednego roku, jeżeli będziemy uwzględniać właśnie tą kapitalizację. Wzór jest tutaj wyraźnie zaznaczony, że to jest REF, tak jak tutaj, o, zaznaczymy sobie w ten sposób. 1 plus R przez M do potęgi całość do M minus 1. Trzeba pamiętać, że M to jest właśnie ta częstotliwość kapitalizacji w ciągu roku. M to jest liczba zmienna, czy bo jak na przykład mamy kapitalizację co pół roku, to takich kapitalizacji w ciągu jednego roku półrocznych mamy dwie. Jeżeli kapitalizacja jest kwartalna, to okresów takich kapitalizacji w ciągu roku przy kapitalizacji kwartalnej mamy 4, bo są 4 kwartały, tak jak są 2 półrocza w ciągu roku. I teraz obliczenie tych stóp efektywnych dla obu rachunków jest możliwe. Trzeba to po prostu podstawić, tylko trzeba pamiętać o tym, jakie było oprocentowanie R małe tutaj, a jaka była kapitalizacja, że była co pół roku albo była co kwartał. I podstawiamy to, najlepiej bym powiedziała, liczyć na takim kalkulatorze naukowym czy kalkulatorze w systemie operacyjnym, ale na takim zwykłym kalkulatorku nie polecam, bo potem stopień trudności jest większy i ciężko tam na przykład na tym kalkulatorze takim zwykłym typowym księgowym podnieść do czwartej potęgi. Nie każdy potrafi, więc tu nie róbmy tego. Lepiej od razu taki naukowy. No i jak widzimy, jedna stopa procent jest 4,142% w skali roku, a w przypadku rachunku drugiego, gdzie ta kapitalizacja była co kwartał, mamy wynik 4,0604. No i teraz wniosek jest taki, że im wyższa stopa efektywna, czyli więcej w ciągu roku jesteśmy w stanie zarobić przy uwzględnieniu tej stopy rocznej, jak i częstotliwości kapitalizacji, lepszy wynik daje nam rachunek, który niby kapitalizacja jest co pół roku,
ale oprocentowanie jest bardziej atrakcyjne i summa summarum rachunek pierwszy generuje wyższe oprocentowanie efektywne, czyli uwzględniające tą kapitalizację, dlatego odpowiedź, interpretacja brzmi: oferta rachunku pierwszego jest bardziej atrakcyjna, bo daje wyższe oprocentowanie. Dobrze, na tym kończymy omawianie tego zadania dotyczącego wyboru bardziej atrakcyjnego rachunku bankowego. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, mój mail to Alicja, Boże, mój mail to zadania-projekty@wp.pl. Posiadam swoją stronę internetową, podaję adres www.zadania-projekty.pl. Kontaktujcie się ze mną od razu drogą mailową. Na wszystkie maile odpowiadam. Jeżeli potrzebujecie jakieś wyjaśnienia do swoich zadań lub jakieś wskazówki potrzebujecie, jak najbardziej piszcie do mnie i cierpliwie czekajcie na odpowiedź, na pewno przyjdzie. Pozdrawiam.